4 grudnia w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania hejtowi w internecie oraz mediacji rówieśniczych. Warsztaty zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w ramach projektu Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Projekt zapoczątkowała we wrześniu konferencja Hejt i mowa nienawiści w internecie. Warsztaty to kolejny etap realizacji projektu. Prowadzone są w szkołach podstawowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Warsztaty, które są adresowane dla dzieci i młodzieży, składają się z dwóch części. Część pierwsza to są zajęcia wychowawcze, edukacyjne, nakierowane na profilaktykę antyhejtową, na zapobieganie mowie nienawiści w internecie. I tutaj dzieci mają możliwość jakby tak przećwiczenia, doświadczenia tego, co się dzieje, kiedy ktoś hejtuje, czyli w jakiej sytuacji znajdzie się osoba hejtowana, jakie są konsekwencje dla hejtera. Nazywają uczucia, których doświadcza osoba hejtowana. Zastanawiamy się też wspólnie nad tym, co robić, kiedy ktoś jest świadkiem hejtu. Uczymy też dzieci komunikacji. W tym aspekcie takim, kiedy trzeba wyrazić krytykę, to jak wyrazić ją, by była konstruktywna, czyli jak wypowiedzieć swoje zdanie, a nie atakować osoby, nie obrażać jej, nie niszczyć. I tu jest bardzo taka cenna dla nas informacja zwrotna od dzieci po zajęciach, że dowiedzieli się, nauczyli się, że nie warto hejtować, że hejt jest zły, że hejt rodzi komplikacje. Druga połowa zajęć to jest też kolejne jakby narzędzie, które dzieciom chcemy zaoferować na rozwiązywanie problemów, na rozwiązywanie konfliktów. To są mediacje rówieśnicze. I te zajęcia z dziećmi mają mediatorzy, którzy już mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji z dziećmi, z młodzieżą. Zapoznają dzieci z tą możliwością, jaką są mediacje rówieśnicze. I projekt, takim trwałym efektem projektu mają być powstałe w szkołach, w których projekt się odbywa, a powstają szkolne kluby mediatorów rówieśniczych. Czyli taka możliwość dla dzieci, że oni kiedyś tam docelowo sami będą sobie pomagać w rozwiązywaniu konfliktów. Tego typu warsztaty mają uczulać na niewłaściwe zachowanie zarówno w sieci, jak i w realnym świecie. Uwrażliwianie na to, że nie tylko jest niebezpiecznie, kiedy dziecko staje się ofiarą hejtu, ale że trzeba pamiętać to, że dziecko może stać się hejterem, i to w tę drugą stronę też trzeba jakby tak działać i zapobiegać. No i też takie uczenie komunikacji, tak, dawanie narzędzi do rozwiązywania sytuacji problemowych. No tutaj właśnie stąd te mediacje. Uczniowie biorący udział w warsztatach przyznali, że przy rozwiązywaniu wszelkich sporów i konfliktów rówieśniczych najlepiej wykorzystać mediację. Z zajęć wynieśli nową, przydatną wiedzę. Mediacje są bardzo ważne. I gdyby nie mediacje, to byłoby naprawdę źle w szkołach. Z tych warsztatów zapytałem, że mediacje są dobrowolne, poufne i że mediator jest obustronny. Nauczyliśmy się, że nie warto się kłócić, tylko po prostu powiedzieć tej osobie, z którą się kłócimy, żeby przestała. No i że nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie, po tak jakby okładce. Nie warto się kłócić, ale że warto się porozumieć i ogólnie wiedzieć, o co chodziło i przestać się o to kłócić. I mediacje są właśnie takim, mediator jest takim pośrednikiem pomiędzy osobami kłócącymi się i mediacje są lepsze niż kłótnia. Nie warto się kłócić. No i jeżeli wiemy, że druga osoba nie chce zawrzeć tego porozumienia, to musimy po prostu zrobić tak, żeby ona zawarła z nami to porozumienie i dojść do tego. Nie warto się kłócić, chodzić po sądach, tylko żeby można zadzwonić po mediatora i samodzielnie rozwiązać ten problem. W ramach projektu Surfer nie hejter, przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w powiecie ropczycko-sędziszowskim odbywają się również szkolenia dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ponadto uruchomiono powiatowy punkt wsparcia i konsultacji antyhejt w międzyszkolnej bursie w Ropczycach.